wanna do is wanna do is wanna teleport. Throw their hands up in the air, yeah, we willing them. Wheels be willing them, shoes be top billing them. Robocop. Jestem tutaj z chłopakami z Molesty na Original Source Up to Date Festival. Okej. Okay. Yeah. I zadam im kilka pytań. Może zacznę od tego, czy zdarza wam się jeszcze co jakiś czas wbijać pod kapitol, czy co jakiś czas łapiecie deskę i robicie jakieś szalone kickflipy na tej miejscówce? Czy już zarzuciliście tą zajawkę? Zasmucę cię, kolego, ponieważ od razu jakieś tam władze, które tam, wiesz, miejskie przejęły kapitol, nastawiały jakichś takich stoperów antyślizgowych dla deskorolki, całkowicie zniszczyły tą miejscówkę w taki sposób, żeby nie mogli tam skejci w ogóle przebywać. Odskejcili ją w 100%. W związku z tym jest lipa i kapitol w ogóle nie żyje. Ja mam skręcone kolano, cały czas kibicuję skejtem. Generalnie, ale to Włodek jest teraz chyba, wiesz, oldschoolowym skate'em, co na dyskorolce wali triki, nie? Czyli cały czas śmigasz. Jestem na drugim miejscu, na pierwszym jest DJ B, właśnie, który... Ładnie jeździ? Dobrze jeździ, Michał, dobrze jeździ. Dawaj go, nagramy go. No i tyle, no. Czasem sobie tam po... Na kapitolu jest kostka przede wszystkim, nie da się jeździć. Czasem się podpychamy, no jak stare dziadki, jakby to wiesz, nie ma porównania. Część z was na swoich płytach porusza tematykę MWO. Chciałem się zapytać, czy sądzicie, że faktycznie nad nami czuwa jakaś ekipa, która trzyma sznurki i nas kontroluje, i jak to wygląda dokładnie? I skąd właśnie pomysł poruszenia tej tematyki na waszych płytach? Trochę dziwne pytanie, bo nie da się powiedzieć, jak to wygląda, bo nie wiemy niczego tak do końca. Wszystko jest teorią i pewnym rozważaniem, że tak powiem, na temat rzeczy, które mogą... Hipotezą badawczą na temat rzeczy, które mogą istnieć. Ja zawsze daję takie najprostsze porównanie, bo mogę się odnieść tylko do rzeczywistości, która mnie dotyczyła i której doświadczyłem sam. I jeżeli na przykład na podwórku mogą istnieć, mówiłem już to kiedyś też, mogą istnieć struktury, które opierają się na tym, że ktoś nad kimś dominuje ze względu na siłę posiadaną lub charakter lub strach, jaki potrafi w kimś wywołać, i na tym buduje jakby całą strukturę swojego koleżeństwa, rządzenia i tak dalej, to uważam, że to jest jakaś taka mroczna strona ludzkiej psychiki gdzieś, która w momentach, gdy człowiek jest u władzy na jej różnych poziomach, zaczyna różnie na niego wpływać. I nie przeczę, że takie rzeczy gdzieś tam mogą istnieć. Na pewno raczej istnieją ludzie, którzy myślą niedobrze o innych ludziach, chcą ich wykorzystać i tak dalej. To widzimy, jakie są skutki tego, co się dzieje na świecie. Na świecie nie ma jakby sielankowej sytuacji, tylko w przeważającym jakby momencie teraz jest chyba niedobrze, jakby ogólnie i ekonomicznie, i militarnie, i ludzie jakby się ze sobą nie dogadują, jest jakby nagonka jednych na drugich, medialna, jakby nie przekazuje się informacji wesołych ani pozytywnych, tylko przekazuje się negatywne, więc no jeżeli ktoś jest mądry i jakoś tam próbuje analizować, to albo to ma w dupie i nie ogląda tego, bo chce mieć wolną głowę już i przestać tego to analizować, albo zaczyna analizować i dochodzi do wniosków, które są jeszcze bardziej przerażające. I wiesz, trudno tu oddać jedną taką prostą odpowiedź, jest tak i tak i ubójcie się albo się nie bójcie. Nie wiemy, no wiesz, no historia żyje tylko 37 lat na świecie, a takich to się dzieje, jakby konspiracja jakakolwiek, czy tam wykluczanie innych z dobrobytu, który należy się nam wszystkim z racji tego, że żyjemy na ziemi na przykład i nie ma takich rzeczy, że płacenia za wodę, za powietrze, za cokolwiek, no to jak kogoś się odsuwa od takich dóbr, które należą nam się wszystkim, no to coś w tym musi leżeć na rzeczy, jakby nie, dlaczego tak się dzieje, dlaczego tak działamy, nie? Więc myślę, że stąd te tematy się biorą w naszych kawałkach, bo taka wrażliwość jakaś nas dotyczy też tego i sami doświadczamy, widzimy, co się dzieje i nie stawiamy sprawy czarno-biało raczej, tylko raczej z punktu widzenia kogoś, kto jest jakby w pewnym sensie ofiarą, która zorientowała się, że jest kopana w dupę, no i po prostu już nie chce być kopana w dupę, po prostu, tak. To jest mój punkt widzenia. Macie pewien talent wizjonerski, jeśli chodzi o przewidywanie, kto wyjdzie z podziemia. Przewidzieliście, że Małpa wyjdzie z podziemia, że PRZ wyjdzie z podziemia, że Medium wyjdzie z podziemia. Kto będzie kolejny? Kto będzie kolejny? Kolejny? Poczekaj, zajrz do mojej kryształowej kuli. Testuj. Lustereczko, powiedz przecie, kto będzie teraz w hip-hop świecie.
Nie wiemy, wiesz, no to jest, graczy jest teraz bardzo dużo, wiesz, a nagrywamy z ludźmi, którzy są dobrzy i że jakby osoby, które wyszły z podziemia. Ja wiem, kto wyjdzie. No. Kuba Knap. O, na przykład. Kuba Knap. Ale poligam jak on. Niebawem. Pozdrawiam dla Kuby Knapa w takim razie. A naprawdę, z tego co kojarzę, to udało wam się przewidzieć PRZ-a, Medium i... podczas swoich wywiadów poruszaliście te tematy, dlatego też strzelałem tutaj. Coś tam wspomnieliśmy kiedyś o Wenie jeszcze, jak wydał swoją pierwszą płytę i było go bardzo mało jeszcze. To dziś Wena gra już dobre koncerty, wielkie festiwale, wiesz. Uptown. I płynie. Pozdro. Uptown baby, get down baby, uptown baby. Jako jedna z niewielu grup hip-hopowych mieliście okazję wystąpić na łamach Telewizji Polskiej. Jak wspominacie w ogóle to wystąpienie i czy z tym były związane jakieś perypetie? Mhm. Znaczy chyba nie byliśmy jedyną z grup, bo też występował tam Łona chyba. Znaczy jako jedna z niewielu cała grup seria ogólnie. Cała seria, w ogóle znaczy... jest teraz druga seria prowadzona właśnie, gdzie teraz Ostry grał właśnie w tym momencie. No tak. Ostry grał, Hemp Grew, chłopaki grali tak, też. No w ogóle bardzo dużo zespołów, które... Ale byliśmy pierwsi. No. Graliśmy w pierwszej edycji, gdy jakby przecieraliśmy szlaki. Bo z naszym zespołem to jest tak, że jak ktoś jest niepewny hip-hopowego sztosu, to zamawia sobie molestę. Czy to jest otwarcie klubu, czy to jest zagranie koncertu w telewizji. Chce mieć po prostu pewniaka i naprawdę tak jest. I czasami się zdarza tak, że jedziemy 400 km zagrać koncert po 16 latach grania, czy tam kurde 18 za tydzień i gościu wyjmuje nam mikrofony do karaoke i mówi: panowie, tutaj sprzęt ich dla was, zamawialiście, tak, 3 mikrofony, jeden jest żółty, 2 zielone, proszę, wiesz, no, a pod klubem czeka 700 osób, wiesz, a on wysyła żonę po mikrofony i ona przywozi, wiesz, z Carrefoura, kurwa, do karaoke, nie? Mikrofony do Skype'a. I tak to wygląda, no i, no i co tu robić, wiesz. Generalnie, jeśli organizator, jakiś gościu, albo otwiera klub w jakimś mieście, albo coś tam organizuje i pyta się ludzi: ej, słuchajcie, co tu najlepiej zaprosić, żeby, wiesz, żeby ludzie przyszli, żeby coś pograć, nie? Ale hip-hopowego, bo widzę, że to jest na to, teraz taka jest moda, wiecie, tutaj zarobimy parę groszy, wiesz, tu polatacie z plakatami tego, wiesz, będzie spoko, nie? No to weź molestę człowieka, to legenda, wiesz, no, później pojedziemy przecierać te szlaki, wiesz, tak jak przecieraliśmy klipami, kawałkami, kurde, gdzieś tam wywiadami i tak dalej, tak przecieramy koncertowo, no, tak to wygląda, no. Czy wiecie, że częściowo przyczyniliście się do stworzenia monstrum, które nazywa się Kropkiem? Jako, że ostatnio w swoim wywiadzie powiedział, że byliście jego główną inspiracją, jeśli chodzi o rap. Serdecznie pozdrawiam tego człowieka, jest bardzo serdecznym, prywatnym człowiekiem. I wiesz co, no ja jakby nie, co mam odpowiedzieć? Fajnie, no cieszę się, że ktoś się inspiruje moją muzyką, ktoś tak odmiennie żyjący i działający niż my, wiesz, no. Chociaż może też, że tak powiem, to co on robi, niekoniecznie wizualnie mi się to podoba, natomiast kurde, nie mam żadnej opcji do tego, nikt z nas, wiesz, no. Ja pamiętam w Londynie, jak Popek po koncercie po prostu chciał wielką opinię o koncercie powiedział w bardzo oratorski sposób, wygłosił całą recenzję całego koncertu w bardzo, że tak powiem, słowach, które rzeczywiście cechują człowieka, który się na tym zna, nie? I zawsze miło posłuchać, jak ktoś w takich słowach opowiada w bardzo szczegółowy sposób o tym, że mu się coś podobało, że tam było to dokładnie, albo że tam się coś tam zesrało, albo że tutaj ten bicik to fajnie brzmiał. I rozmowa z Popkiem dla mnie była przyjemnością w tamtym momencie, po prostu dlatego Popsztyl, pozdrawiam cię. Pozdrowienia dla Popka w takim razie. Spoko. Chciałem jeszcze zapytać dokładnie o genezę powstania Molesty. Na początku był Wienio i Włody, tak byście wspólnie. Później do składu dołączył Benson i źle mówię. Dobrze. No, a Marek?
No właśnie, o to chodzi. To trzeba wspomnieć, to, że to było to, no Paweł powie. Znaczy, no nasz układ zawsze był taki mobnipowo, ten, bignoidowy, kurwa. Dlatego chcesz, żebyś to wytłumaczył. Znaczy, no to jest tak, jasne, taka jakby... To prawda, nie? Chciałem w ogóle się zapytać, czy jakby wy się znaliście z Wilkiem i z Personem i przez jakiś dłuższy czas i dopiero później narodziła się współpraca, czy poznaliście się i od razu? Nie, poznaliśmy się po momencie, gdy kończyliśmy swoją płytę. My, gdy zostało nam, nie wiem, 2-3 numery do zrobienia płyty Skandal, to w tym momencie się poznaliśmy jakby. I jakby wtedy się nawiązała nasza znajomość i stąd udział chłopaków właśnie w kawałku Się Żyje, w kawałku Szacunek, w kawałku 28 i tak dalej. To już był moment, w którym żeśmy się dzielili tym, co mieliśmy napisane. No i wiesz, no to... Od pierwszego momentu z Molestą jeździł Wilku i Person. Poza tym nie było, że prawda, nie? Przy pierwszych nagrywkach nie ma jakiegoś takiego poczucia własności i tożsamości do tego, co się pisze, bo to jest dla wszystkich, kurde, każdy w tym uczestniczy. Tak. Ziomuś chce napisać, dawaj, wjeżdżaj, jeżdżaj. Tak. I na tym to było, nie ma żadnego ważenia, będzie pasował, nie będzie pasował, czy ten, nie pasował, wjeżdżaj i koniec, tak było. I jakby stąd to wynika, jakby z tego, że się poznaliśmy i to było taką pieczęcią, jakby wiesz. No. A potem rozwijało się to samo w sobie, no wiesz, Wilku chciał iść w swoją stronę, miał Hemgru, też już dosyć wcześniej o tym mówił na przykład i Person był z nami, wiesz, tutaj ja robiłem swoje solówki, potem Wienio z Personem swoje, potem znów Molestę, wiesz, i to jest taka nasza droga, nie? Gdzieś tam się w tym kociołku wszystko gotuje. Co nadchodzi, jeśli chodzi o nową Molestę? Czy możecie zdradzić jakąś tajemnicę, nad czym teraz pracujecie? Ja pracuję nad swoją solówką. I to na razie tyle ode mnie. Na której? Na której? No na, bo, co? Na będzie gościnny, nie, udział, nie, będzie gościnny. Ja się nie mam się wstydzić, tylko mam się czym... Mam się czym... Zdradzić kulisy, wiesz? Ale właśnie nie chcę zdradzać kulisów na razie. Nagraliśmy fajny numer razem dzisiaj, my wszyscy, jako, no właśnie. Jako Molesta na moją płytę. I to jest jakby taka rzecz, która teraz się dzieje na bieżąco. Dzisiaj świeżo zrobiony kawałeczek. I to wszystko. Wienio też robi chyba drugą część Profilu Pokoleń, z tego co wiem. Etos 2. Etos 2. Person nagrywa całkiem różne numery cały czas, jeden za drugim. Więc wiesz, no, Brzyda zrobił jedną rzecz, której jeszcze chyba nie mogę powiedzieć, jaką zrobił, ale taką, że... Kurwa. Nie, możesz, bo to wychodzi daleko później. Wychodzi daleko później, tak? Brzyda jako... Nie mogę. Michał sam powie, że jako... Trzeba, koniecznie. Przepraszam, kiedy ten wywiad będzie? O Jezu, w ciągu tygodnia już będzie? W ciągu tygodnia? Tydzień? To nie ma tak łatwo. No to powiedzmy, że miesiąc w takim razie. Ale koniec, kropka. Michał robi bardzo ważną rzecz, która myślę, że troszkę jakby zaistnieje fajnie. Nie? Jaram się tym projektem i zobaczymy, jak to będzie odebrane. I tyle to na razie od nas. Jeszcze na sam koniec przekaz dla młodych kotów, którzy dopiero zaczynają rapować. Co byście chcieli im powiedzieć? Chodźcie się o... Keep it toro. Kupcie sobie walkmeny. Kupcie sobie walkmeny i kasety. Kupcie sobie walkie-talki. Kupcie sobie walkmeny. Kupcie sobie kilogram jabłek też. Podstawki filcowe. Pozdrowienia z za ogryzka. A, dokładnie. Dokładnie. Ogryzek, zgryzek, kto cię lubi? Big up to ogryzek. Dzięki wielkie, panowie, w takim razie za ten wywiad. Fajnie, dzięki. Dzięki za poświęcony czas.